Szef Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie stoi na stanowisku, że Gierula powinien stracić mandat, bo będąc radnym zarejestrował się jako pełnomocnik jednego z komitetów startujących w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Kutno. Dziś na konferencji prasowej Wojciech Ziółkowski zapowiedział, że skieruje sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jako radny wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości stanowczo sprzeciwiam się decyzji wojewody łódzkiego, która nie znalazła podstaw do wygaszenia mandatu radnego PO pana Artura Gieruli. Podjęta decyzja jest dla mnie całkowicie niezrozumiała oraz sprzeczna z obowiązującym w Polsce prawem i ogólnym poczuciem sprawiedliwości. Pan Artur Gierula, będąc radnym powiatowym, został pełnomocnikiem finansowym KWW Platforma Miejska. Zgodnie z prawem jest zakaz łączenia tych dwóch funkcji. Niezrozumiałym jest więc dla mnie stanowisko wojewody łódzkiego, który nie znalazł podstaw do wygaszenia mandatu radnego Gieruli. W mojej ocenie jest to zwykłe cwaniactwo i kumoterstwo panujące w Platformie Obywatelskiej. Bowiem jak wiadomo, zarówno pan Artur Gierula, jak i wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska reprezentują Platformę Obywatelską. Wszyscy doskonale znamy powiedzenie: kruk krukowi oka nie wykole. Ziółkowskiemu kibicuje Andrzej Kozłowski, prezes kutnowskiego klubu Gazety Polskiej, który jako pierwszy poinformował o sprawie Gieruli. Również on uważa, że Platforma Obywatelska, najogólniej mówiąc, chroni swoich. Ponieważ klub Gazety Polskiej zgłosił jako pierwszy sprawę pana Artura Gieruli do Rady Powiatu Kutnowskiego. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować panu doktorowi Wojciechowi Ziółkowskiemu za zajęcie się tym tematem, za nieodpuszczenie sprawy, za za jego zobowiązanie do dalszego nadzoru nad tą sprawą. Daje to zaangażowanie pana doktora Ziółkowskiego jest po prostu pewną nadzieją na zmianę sytuacji panującej w Kutnie, że sprawy, które wymagają napiętnowania, będą rzeczywiście napiętnowane. Mimo negatywnego stanowiska wojewody, sprawa Gieruli, który jest członkiem zarządu powiatu w Kutnie, będzie więc miała ciąg dalszy. Pytanie, czy ostateczne rozstrzygnięcia sądów zapadną przed końcem tej kadencji Rady Powiatu.